Eins, zwei, Memenau. Dobra. Guten Tag, gute Nacht. W zależności po co mnie oglądacie. Jezu, jak ja dawno nie nagrywałem. Jezu, jak ja dawno nie musiałem mówić sam do siebie. No. Bardzo dawno, praktycznie od pamiętnego live'a. Cały tydzień wolnego sobie zrobiłem od was, towarzysze. Ale na koniec wakacji jednak trza wrócić. Trza wrócić z kontentem jakimkolwiek. No to co robiłem przez to okres. Kiedy od was odpoczywałem. Oglądałem na Netflixie parę seriali. Trochę taki odmurzający. iZombie polecam. Śmieszne. Ale jednak z happy endem. Oglądałem również parę anime, żeby nikogo niczego nie oszukać. Na jeśli płeć jest nieokreślona. No to ja na przykład taką w sumie już można mówić o pełnoprawnej sadze, czy jeszcze nie w tym przypadku? Się tak zastanawiam, bo jednak to jest. Nieważne. Nie wiem, po prostu wpiszcie sobie na YouTube'a fatek kreska jak do komendy z Minecrafta 0. Co tego dwie? Części jedna jest normalna, druga odświeżona. Potem jest jeszcze kolejno jakieś fate i kolejne, i kolejne. W międzyczasie natrafiamy na w pół metra na film, który ma jakąś fabułę odpalać, ale w rzeczywistości nic po nim nie ma, przynajmniej ja nie znalazłem. Dalej. Jest jakaś wersja dla młodszego odbiorcy, więc tak. Jest jakaś wersja. Co to w rzeczywistości nie są bodajże w jakimś wirtualnym świecie. I to już nie jest siedmiu sługów, tylko i siedmiu mistrzów, tylko 132, ale za to jest tylko 7 pięter. No. I tak to wygląda. Dalej.
W sumie nie inaczej, jest Fate Zero, co to jest lorowo pierwszą częścią, ale jest tylko jedna wersja tego. Jest Fate potem jakieś inne i tego są dwie części, podstawowa i odświeżona. Podstawową oglądałem, odświeżonej już mi się nie chciało odciągnąć drugi raz tej samej fabuły. Dalej. Oglądałem na Netflixie jeszcze taki serial. On wrócił. Chwila. To też jest fajne. O nie, czekajcie. Został mi chyba jeden czy dwa odcinki, żeby już Hitler poszczelił się w łeb. Ale tutaj jest dokładnie pokazane, jak kto co robił, żeby piąć się w szczeblach władzy. O Jezu. To i tak w sumie najzabawniejsze jest to, że taka sytuacja. Macie wojnę z Anglią. Wasz zastępca bierze samolot i chcąc zakończyć wojnę z Anglią, bo wie, że zaczniecie zaraz walczyć z Ruskami, więc bierze samolot, startuje nim, leci nad strefę powietrzną Anglii, nie zostaje nawet zauważony, nawet nikt nie strzela. Po prostu leci, patrzy nad Szkocją, nie ma żadnego lądowiska, więc się rozbija, skacząc ze spadochronu, wiedząc, że to jego pierwszy skok ze spadochronu w sumie. Dalej. Znajduje go farmer. A potem przychodzą po niego służby. Po tym, gdy zostaje zidentyfikowany, jest on przetrzymywany w Anglii. Media uważają, że to żart. Hitler oficjalnie mówi. Boże, Hitler, wy mówicie, że jest on oficjalnie niepoczytalny? I wszystkim ciśnie się na usta jedno pytanie: skoro jest niepoczytalny, to jakim cudem on tak długo się tutaj utrzymał z nami? Z tymi normalnymi. Inaczej. Ojeju. No, większość jednak czasu spędziłem z Quendim grając Minecrafta. Nie w Europkę, nie w Hearts of Iron, nie w Stellaris, a w Minecrafta na Hypixelu. W większości było to puszczane. A czekajcie, nawet chyba bym mógł wam to pokazać.
Patrzcie. To się nie kończy. Rule Brytania, Brytania, rule the way. O, się nie kończy. To sobie skopiuję, bo to jest fajne. To jest śmieszne. Po prostu niekończąca się spirala. No i tak to ogółem wygląda. Co do sojuszu. Co do sojuszu, bo tutaj jest inna broszka. Mieliśmy typka. Snopnop. Znudziła mu się gra. Był moim, w sumie, powiedzmy naszym, ministrem do spraw wewnętrznych. Wyrzucił wszystkich poza mną. Jak no to i porę zgłosił się z powrotem tylko tata. Tutaj typek się jeszcze zgłosił, ale on odszedł, bo dostał ponoć propozycję od lepszego sojuszu, ale ogółem mamy pakt o nieagresji, więc spoko jest. Ten typek powiedział, że wrzuci mi zaproszenie, jak tylko weźmie i wróci z urlopu. Więc też okejka. Ale czemu reszta nie chce wracać? Ale z jednego jestem dumny. Stworzyłem serwer, na którym jest sporo ludzi. Od tak. Zgromadziłem wokół siebie całkiem sporą liczbę osób. I się też tak zastanawiam w sumie, bo jeśli oni się nie zgłoszą, to w sumie sojusz upadnie. A ten sojusz to jest po prostu marka mojej gry. Sojusz Pierog to jest marka praktycznie mojego tego. To jest moja twarz. Inaczej tego nie ujmę. Jeśli ludzie. Co znaczy najśmieszniejsze jest to, że ten stop-nop. To się bym mu jeszcze tak szczerze podziękować za administrację. Bo jak sam powiedział, on odchodzi, bo się znudził po prostu grom na tym serwerze. A to jest najśmieszniejsze. Typek mówi, że
Tak, zajmę się administracją. Ty nic nie rób, bo ja tutaj będę się tym zajmował. A potem piszę jeszcze, że w ogóle nie ogarniam tutaj administracji. Tak, to on wziął i ukształtował z mojego sojuszu cokolwiek. Bo na początku to była taka sowiecka hołota. Po prostu przyjmowałem wszystkich jak leci. Ale skoro już on wrzucił jakieś standardy, to trzeba już się tych standardów trzymać. To odpowiedziałem, co jeszcze? Co tam jeszcze? Co tam jeszcze by powiedzieć? O, właśnie. Bo... A czekajcie, wy tak w sumie to słyszycie to? No jak wyłączę, to nie wiem, bo nic nie widać na OBS-ie. A nie słyszycie, okej. To czekajcie. Czekajcie, to dodam jeszcze tutaj. Dobra. Dobra, teraz działa. Zatogłem tak. Ja sobie pozgrywałem prawie animacji. No, jak to podesłałem koleżance, to ogólnie jest za socjalizmem. To pierwszy napisało, ojej, piękne. A to... Nie. A poza tym... Bardzo przyjemne memy. Tak raduje wewnętrznie, gdy się na to patrzy. Tak cieszy po prostu.
A czekajcie, bo miałem tutaj jeszcze inne ciekawe znalezisko. A jeszcze inne ciekawe znalezisko, tylko to dopatrzę. Tylko to ujrzę. Nie mówcie, że do tego wsadziłem. Przez przypadek. Nie, to musi być tu. Dajcie mi chwilę. Albo inaczej, wezmę, puszczę coś innego, żeby cokolwiek było słychać. Żebym ja miał cokolwiek do słychania. Albo chyba tego nie słyszeliście za pierwszym razem, to znaczy jest. Jest! Tak! Znalazłem! Po prostu... To takie raduje oko. Wszystkie te znajdźki znalazłem tutaj. W tym momencie Google już mnie nienawidzi. Teraz najlepiej to by było się już jeszcze odnieść do serii z innych gier. Okej. Prowadzę? Bądź to będzie jeszcze serię z Minecrafta, chociaż nie widać. Nie, bo ja sam nie pamiętam. Muszę to spojrzeć. Jakie ja serie w ogóle prowadzę? Bo już nie pamiętam kompletnie. I to jest 9. odcinek Ogame. Po bardzo długim czasie. Chwila, 4 sierpnia? Wtedy wrzucałem ostatni film. Boże, to ja już 2 tygodnie nic nie robię. O, boy.
Nie! Nein! Koniec mordęgi. Ja po prostu się biję w głowę. Bo bądź co bądź, ja nadal czuję tego skutki. Oto są właśnie przykre skutki picia wódki, jak mówi klasyk z internetów. O nie. No. Ale przynajmniej można na własnym serwerze Discord robić własne naklejki, czy jak to woli, emotki. Co tam jeszcze mogę wam poopowiadać? Co tam jeszcze mogę wam poopowiadać? O polityce to mi się nie chce już mówić na ten moment. A w sumie nie, nie powiem. Powiem jeszcze coś na koniec o polityce, bo po prostu krew mnie wewnętrznie zalewa, gdy widzę tych jełopów. Oglądałem w sumie nawet przed chwilą sobie film na temat przekleństw, skąd one wzięły się i wyewoluowały. No i na przykład kobieta to było kiedyś przekleństwo, a raczej słowo kop, które bodajże miało oznaczać chlew. I teraz sięgnąć po jabłko miętę. Sięgnąć nie wyciągając ławek. Sukces! No to tak. Typek zakończył ten film stwierdzeniem, że na koniec to przekleństwa będą dotyczyły, że za parę lat prawdopodobnie przekleństwa będą dotyczyły klas społecznych. I po prostu, kiedy już zrozumiałem, że to lewak, nóż mi się w kieszeni otworzył. Nie mówi się czego prawdopodobnie. W obiektywnych filmach nie mówi się czego prawdopodobnie będzie dotyczył. Sypnął z klasami społecznymi po prostu. Nie, cały film mi zepsuł tym jednym stwierdzeniem, że potem to będzie dotyczyło. Ja ogółem śmiesz. Ojej. Dalej. Odnosi się w sumie marsz równości tak zwanych. Czemu żaden jełop, tam u góry rządzący, nie wpadł na jakże genialny, acz prosty pomysł, jakim by było wzięcie i zrobienia szybkiego referendum przed takim marszem. Czy chcemy taki marsz w naszym mieście? Czy nie chcemy takiego marsza w naszym mieście? Jakie to jest proste, aczkolwiek genialne. Chcemy, żeby LGBTQM
brały i robiły swoje marsze równości, że ten biorą ludzie głosują. Jeśli 51% mówi, że chcemy marsz, to znaczy, że większość miasta chce marsz, ta minimalna większość, no to robimy marsz, nic nam nie szkodzi. Jeśli jesteś faszyści, neonaziści, czy ogólnie tak zwana skrajna socjalprawica będzie chciała swój antyżydowski marsz zrobić, to głosujemy. Czy chcemy im na to pozwolić, czy nie chcemy. Jak pozwalamy, hurray! Jak nie pozwalamy, musimy się obejść smakiem. I teraz czemu tak powiedziałem? Skrajna socjalprawica. Bo to nic innego jak ustrój, który naziści stworzyli. Narodowy socjalizm. To jest skrajna socjalprawica. Nieważne, jak nazywacie, czy to jest prawica, czy lewica. Z nazwy, jak i ze sposobu działania, to jest NSDAP, Narodowa Socjalistyczna Partia Narodowo-Socjalistyczna Partia Robotnicza Niemiec. Chyba tak. Ale się uczepili ludzie. Że to nie. Że to nie jest taka skrajny centryzm. Bo to jest skrajny centryzm. Kiedy bierzemy dwie skrajności, czyli skrajną prawicę i skrajną lewicę, łączymy to, to wychodzi skrajny centryzm. I tym był właśnie trzeci German Reich. Jeju. Tak, dalej. Dalej. W sumie, patrząc na flagę nazistów, to jeśli ją rozłożymy na, podzielimy na dwie części, to bodajże tak. Czarny symbol na białym tle ma symbolizować czystość rasy aryjskiej, jak i samą rasę i wyższość jej nad innymi, zaś kolor czerwony ma tu symbolizować ideę socjalistyczną partii. Ideę socjalistyczne partii. Ponoć tak Adolf pisał w swojej książeczce Minecraft. Nic, tylko czekaj na trzeci Weltkrieg. Ale i tak najzabawniejszy będzie to Totalen Krieg.
Ja muszę kończyć. Cześć, do zobaczenia, papa. Pa.